W poprzednim filmiku zademonstrowałem efekt Coandy. W skrócie, efekt ten polega na tym, że strumień, w tym przypadku powietrza, ma tendencję do przelegania do powierzchni i pójdzie tutaj w dół. Jeśli strumień pójdzie dołem, przylgnie do powierzchni i odchyli się ku górze. Tutaj, proszę Państwa, nie musimy analizować ciśnień i rozkładów prędkości, tym się zajmiemy w przyszłości, żeby zaobserwować tutaj coś bardzo ciekawego. No bo proszę zobaczyć, jeśli idzie strumień i on jest teraz odchylany w dół, to musi pojawić się siła działająca na kubek ku górze, zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Newtona. Jeśli strumień idzie dołem, odchyli się ku górze, no to na kubek musi działać siła w dół. I tak samo z boku. Jeśli strumień teraz idzie z boku, odchyli się w tym kierunku, to na kubek zadziała siła w tym kierunku. I spróbujmy to zobaczyć w takiej prostej demonstracji. Tutaj mamy samochodzik zbudowany z klocków. Kładę teraz na to kubek. No i proszę Państwa tak, skieruję strumień tutaj z boku. Strumień ten się odchyli w tym kierunku, a więc zgodnie z naszymi przewidywaniami powinna pojawić się siła w tym kierunku. Zobaczmy, czy to rzeczywiście działa. Widzimy, że samochodzik zachowuje się zgodnie z naszymi przewidywaniami. Zobaczmy teraz ten efekt w kilku innych demonstracjach. Mam tutaj wagę, której dokładność jest 1 gram. Położę teraz tutaj plastelinę oraz położę kubek, tak żeby ten kubek mi się nie sturlał. No i widzimy, że masa jest 90 gramów. I teraz, proszę Państwa, skieruję strumień tutaj na górnej krawędzi tego kubka. On się zakrzywi w dół i pojawi się siła ku górze. Pojawi się siła nośna ku górze i waga powinna pokazywać mniejszy ciężar. Zobaczmy, czy to rzeczywiście tak działa. Rzeczywiście widzimy ten efekt. Teraz połóżmy sobie tutaj ludzika Lego. I powtórzmy eksperyment. Więc widzimy, co się stało. Strumień idzie tutaj na górnej krawędzi, poszedł w dół, przewrócił ludzika, a waga pokazywała mniejszy ciężar. Jeśli ktoś nie ma wagi, to może zobaczyć ten efekt w inny sposób. Tutaj jest cylinder zrobiony z takiego sztywnego papieru. Tutaj jest dziurka, po drugiej stronie jest dziurka. I teraz biorę patyczek i przebijam tutaj na wylot. Okay. Tak, że to się może swobodnie kołysać. I teraz, proszę Państwa, korzystając z efektu Coandy oraz tej siły, która jest generowana, spróbujemy podnieść ten cylinder do takiej pozycji. Zobaczmy, czy to się da zrobić. Jesteśmy już gotowi, żeby zrozumieć, co kryje się za klasyczną demonstracją w fizyce, to znaczy ping-pong unoszący się w strumieniu powietrza. Zamiast ping-ponga możemy użyć też kuli zrobionej ze styropianu. Dlaczego ta kula utrzymywana jest w strumieniu powietrza? To jest bardzo proste, proszę zobaczyć. Jeśli kula chce uciec w prawo, to wtedy tutaj mamy strumień powietrza, który się zakrzywia i kula spychana jest w tamtą stronę, prawda? Teraz jeśli kula by chciała uciec w lewo, to mamy teraz tutaj strumień powietrza, który się zakrzywia i kula z powrotem spychana jest do strumienia. Spróbujmy to, proszę Państwa, teraz sobie zobaczyć. Rzeczywiście, kula spychana jest z powrotem do strumienia. Dziękuję za uwagę.